Cześć, czołem, Tomasz Migdałek, Birofile w Logopiwie. Kolejne podejście do serii piw tej uważonych w podpoznańskim browarze Sady. Przypominam, że są to piwa, które swoim nazewnictwem, symboliką, etykietami, grafiką nawiązują do poznańskich klimatów i poznańskiej tradycji. Piwo kolejne, po które sięgam w ramach tej serii, jest to piwo pszeniczne, klasyczny niemiecki Weizen w poznańskim, a w zasadzie podpoznańskim wydaniu. Smakowita pszenica, jak czytamy tutaj na kontretykiecie. Oczywiście hasło czas na piwo tej, no i motyw, który na etykiecie się pojawił, motyw rogala marcińskiego. Tak to wymyślono w przypadku piwa pszenicznego, że właśnie rogal marciński będzie najbardziej trafnym skojarzeniem. Co na temat tego piwa możemy przeczytać, jeżeli chodzi o jego parametry? Ekstrakt 12%, alkohol 5%, nie mamy informacji na temat IBU, no ale wiemy, jak to z pszenicami, jak to z wajcenami, raczej dla goryczki ich się nie waży ani nie pije. Piwo niefiltrowane, pasteryzowane. Składniki: woda, słody pszeniczny, słód jęczmienny, chmiel i drożdże. Powiedziałem, że nie ma informacji na temat goryczki. Nie do końca jest to prawda, dlatego że mamy tutaj szyszki i w skali szyszkowej jest 1 na 5, czyli myślę jak najbardziej adekwatnie. Słodycz z kolei, która jest wyrażona graficznie w rogalach, więc jakby wszystko tutaj w nawiązaniu też do etykiety. Słodycz została w rogalach wyrażona jako 2,5 na 5. No dobrze, piwo uważone w Sadach, data przydatności 12 czerwca 2020 roku. Na temat ceny tego piwa mówić nie mogę, ponieważ otrzymałem je w prezencie od browaru Sady celem przeprowadzenia takiego testu formy. Serdecznie browar pozdrawiam. Mamy czarny goły kapsel, także tutaj, że tak powiem, żadna atrakcja. Pozostaje więc otworzyć butelkę i zobaczymy, co tam w środku. Wydaje się, że dosyć słusznie nagazowane. Co w aromacie z butelki? No jest fajny banan. Całkiem wyraźnie wyczuwalny, dość słodka taka nuta nektaru bananowego. Czyli coś, co lubię. Troszkę takich fenolowych, lekko goździkowych nut też jest. Ale przede wszystkim banan. Przede wszystkim banan tutaj jest wyczuwalny z butelki. Zatem pora sprawdzić, cóż będzie w szkle. Bardzo ładnie się pieni. No, nagazowanie jest chyba dość słuszne. Tak mi się wydawało przy otwieraniu i to się chyba potwierdza. Tak piwo wygląda. Ma naprawdę ładną barwę. Taką żółto-pomarańczową, trochę przypomina jakiś nektar pomarańczowy albo coś w tym stylu. Jest bardzo, bardzo zmętnione, wręcz mleczne, czyli tak generalnie powinien po prostu wyglądać Hefeweizen. Nie mam żadnych zastrzeżeń. Bardzo, bardzo ładna piana. Mam nadzieję, że to widać. Zbudowana ze zdecydowaną przewagą drobnych i takich mniejszych, średnich oczek. Według mnie ma bardzo ładną strukturę, jest bardzo bujna i myślę jak najbardziej adekwatna do stylu. Wygląda naprawdę bardzo fajnie, to piwo bardzo apetycznie. Tak się po prostu powinien prezentować klasyczny Hefeweizen. Kot się odzywa, to taki dodatkowy akcent w tle. Co w aromacie ze szkła? Tu już jest wyraźniejszy akcent goździkowy, taki bardziej przyprawowy. Aczkolwiek banan też jest obecny. Banan też jest obecny. Nie ma co do tego wątpliwości. Jest bananowo, jest goździkowo. Z butelki ten aromat się wydawał trochę słodszy. Taki bardziej nektarowo-bananowy. Tutaj jest wyraźnie wyczuwalny, ze szkła w sensie. Wyraźnie jest wyczuwalny jednak ten akcent goździkowy. Chociaż banan, tak jak mówię, jest obecny. Kot potwierdza, tak? Jest banan obecny. Super. Próbujemy. Tej pszeniczne browar Sady. Wasze zdrowie.
No jest fajnie, jest fajnie. Sporo banana w ustach. Akcent goździkowy oczywiście też się pojawia. Te fenole takie przyprawowe są tutaj dość wyraźnie wyczuwalne. Jest trochę mniej słodko niż się spodziewałem, mówiąc szczerze. Kocie, co ty robisz? Proszę cię, nie rujnuj tego nagrania. Chociaż raz. Inne otoczenie, kot nieprzyzwyczajony. Jest bardziej wytrawnie niż się spodziewałem. To znaczy myślałem, że będzie trochę więcej takiej nektarowej, bananowej słodyczy. Jest jej trochę mniej, co absolutnie nie oznacza, że piwo mi nie smakuje. Jest to może taki Weizen odrobinę wytrawniejszy. Mógłby być dla mnie właśnie słodszy, taki bardziej nektarowy, ale nie jest to jakby taka różnica w stosunku do tych moich oczekiwań, które mam zazwyczaj wobec Weizenów, która by powodowała jakikolwiek problem. Dość wyraźnie nagazowane, powiedziałbym nawet, że lekko musujące, co myślę też jest adekwatne, jeżeli chodzi o taką bawarską pszenicę. Jest fajnie, jest naprawdę fajne. Nie jest bardzo mięsiste, ale jest nuta fajnej bananowej słodyczy. Finish delikatnie wytrawny, bardziej idący właśnie w takie nuty goździkowe, przyprawowe, co mi absolutnie nie przeszkadza, tak jak mówię. To są jak najbardziej tutaj rzeczy uprawnione i pożądane w Weizenie. Bardzo fajny taki retronosowy akcent bananowy, ale też podbity lekko taką nutką, do czego ją porównać? Może trochę brzoskwinia, trochę morela. Taka fajna owocowość, bardzo rześka się pojawia też. Ale banan i fenole na pierwszym planie. Moim zdaniem naprawdę udane piwo, naprawdę udany Weizen. Bardzo przyjemna pszenica. Fajnie, że dodatkowo jeszcze okraszona tutaj motywem poznańskim, nawiązaniem do poznańskiej tradycji, w tym przypadku do rogali świętomarcińskich. Tutaj jeszcze na kontretykiecie możemy przeczytać, że gęsta czapa piany, rzeczywiście była gęsta czapa piany po nalaniu, co było widać. Teraz ona się już zredukowała, ale i tak pienistość tego piwa trzeba ocenić wysoko. I ogólnie bardzo przyjemny Weizen, drugie rzędu piwo z serii. Jeszcze Pils mi został do spróbowania z tego pakietu, który otrzymałem. I naprawdę browar Sady po sesyjnej IPie daje radę także z klasyczną pszenicą. Jeżeli piliście te i pszeniczne z browaru Sady, oczywiście podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach pod filmem. To tyle z mojej strony. Tomasz Migdałek, Birofile, Vlog o piwie. Pijcie dużo dobrego piwa. Wasze zdrowie. Cześć.